Siemanko, z góry was przepraszam za dubstepowy bas w tle mikrofonu, ale coś się zrąbało i niestety przez ten odcinek i odcinek z drugiej gry będzie bas przez cały mikrofon, więc mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Zymaciek, a to jest... Dawno, dawno temu był sobie dzielny miś imieniem Bancho, dość krzykliwy ptak zwany Kazooie i zdecydowanie nieprzyjemna wiedźma Grundilda. A to jest Banjo Kazooie Nuts and Bolts! Stawiając czoło wielu niebezpieczeństwom, by w końcu zrącić Grundilę w otwanie fatum. I tak, jeśli pamiętacie, nagrałem cały let's play z pierwszej części. Banjo-Tooie to jest druga część, której nie nagrałem, może nagram, ale nie wiem. Z pierwszej części nagrałem, a to co teraz gram to jest trzecia część. Niestety nie jest za bardzo udana, ale mi się i tak bardzo podoba. Minęło wiele lat i na Spiralnej Górze zapanował pokój. I co się stało z misiem, ptakiem i wiedźmą? Okej. Miś trochę gruby. A, to jest życie. Pizza, słońce i ani jednej troski. To DJ Demosquon ze szczytu fal radiowych. Wiadomości z ostatniej chwili wyłazęgi. Czy wiecie, że już 10 lat... Co? No kurde, za szybko. Może troszkę przytyliśmy. O kurde. O, widzicie tam? Z tyłu? Kazooie gra w coś fajnego. No i nie musimy już walczyć z tą starą jędzą. Okej, czyli coś jednak, coś się dzieje, tak? Mówię wam, od zawsze chciałem nagrać, kurczę, let's play z tej gry, ale nie miałem jak, więc teraz mam jak i prezentuję wam tego. Miałam 8 lat, by powrócić na scenę. W swoim zwycięstwem wszystko odmienię. Tu. No tak, ona rymuje cały czas. Nie widzę, kto tak hałasuje. Rzućmy okiem. Okej, chyba, że cię uniosę, ale ledwo rany, wszystko dla świętego spokoju. nie potrafię voice actingu robić. No i tak wygląda. Tak wygląda Banjo. Nie no, bez przesady, tak nie wygląda Banjo, wow. Okej, więc tak, gdzie my mamy iść? Tak wygląda ten dom, tak wygląda nasz dom w trzeciej części, taki pozlepiany troszkę. Banjo się bardzo męczy na razie. Rest in peace? A no tak, rest in peace, bo nasz Bottles umarł. Co to jest? Dobra, co to jest? X, co my tu mamy? Grób Bottleskiego. Bottleski. Niech mu ziemia lekką będzie, zmarł tu tragiczną śmiercią w 2000 roku. Ale zmartwychwstał jakiś tydzień później. What? Okej, okay. Mamy tutaj rest in peace, Batelski, dobra. Bottle w sumie, no ale okej. Okay. Dobra, zamknij mordę. Dobra, idziemy do tego czegoś tutaj. Albo i nie. Dobra, idziemy do Witch. Idziemy do Witch, no, cicho. Kurczę. Okej, okay, Banjo się bardzo, bardzo męczy, taki otyły i w ogóle. Co do Kruncia, to ty? Tak, to ja, ty tu stabeko. Wróciłam i jestem gotowa przejąć coś tam. Coś ich wątpię. Zwróciłaś może uwagę, że jesteś tylko czaszką? Przynajmniej nie mam pizzowego brzuszyska. Dalej, no dalej. Z mych zębów coś tam kurde. O! Pauza. Nie, ja nie włączyłem pauzy. Kurde, co jest? No tak. Przyszedł taki gościu teraz. Pozdrowienia, drugorzędne postaci z gry. Drugorzędne postaci. A ty kto? Nazywam się Hrabia Gier Wszelkich, a wy ex-postaci możecie nazywać mnie HGW. Jestem panem stworzycielem... Nawet tych, co nie sprzedają się za dobrze, jak upiorki. Nie wiem, co to są upiorki. Wiadomo, że spłoszczenie jest zrobione. Masz dziwaczne imię, jak na fiut. Masz coś tam. Przybyłem jako rozjemca waszej waśni. Co?
waszej waśni, ty banalna jędzo. No tak, oni naprawdę mają tutaj czasami takie teksty, ale mają zauważcie, że mają też bardzo, bardzo dużo podtekstów. O kurde, zmienił nas w żabę. I to kurde jeszcze w jakąś dziwną sklejaną żabę. Ja pierdzielę, co za ham. Okej, okay, na szczęście już kurczę jesteśmy z powrotem sobą, a więc w zgodzie z tradycją Banjo wyzwanie będzie coś tam. Niech rozpocznie się coś tam, no kurczę, strasznie szybko te dialogi lecą. Okej, okay, więc lecimy! Raz, lecimy, raz, dwa, trzy, biegamy szybko. Szybko! Okej. Okay. Nie. Aż mnie boli, jak na to patrzę. Współcześni gracze nie chcą mieć już bez końca gromadzić. Chcą strzelać. Ale skoro to jest... Idź na dół. Ale skoro to jest bez ograniczeń, muszę wymyślić coś oryginalnego. Zastanówmy się. Okej, będziemy się zastanawiać. No dobra, ciemajdy. Słuchajcie uważnie. Majdy, w niejednej grze już coś uczestniliśmy, ale daleko wam do włoskiego dżentelmena. To racja. Teraz przeniosę was do nowiutkiego, growego świata, który jest o niebo bardziej imponujący coś tam. Nie mam już ciała, lecz wzrok mam jak sokół. Nic tylko kłamstwa już widzę wokół. Panie HGW, nie wydaje mi się, żeby którykolwiek z nas było wystarczająco w dobrej formie na kolejną przygodę. O-o. No proszę! I odchodził nas! Świetnie! Czyżby użył coś z tego? Czyżby Banjo użył coś z pewnego sklepu w TV, co odchudza w 3 godziny? Jakieś inne prośby? Ej tam, panie człowieko, coś tam zwoje, a gdzie... Kurde, za szybko! Nie będą ci potrzebne, poza tym były cokolwiek z innej epoki. Kurde, nie wiem, czy ja dobrze czytam. Ha! O-o. Wow! Okej, okay, coś nam zespanowało. Podążajcie za mną w tych... coś tam. Banjo, złap nam ten fajny. O ty! Za późno, łamagi. Patrzcie, jak śmigam. Tę grę ja wygram. Ten mi wygląda na bezpieczniejszy. Okej. Okay. No dobra, Gruntilda spierdzieliła. Nie, to mi wygląda na wózek golfowy. Będą w nim naprawdę głupio wyglądać. Szybciej, Banjo, szybciej, gaz do dechy. Kurde, nawet sterować nie potrafi. No dobra, więc jedziemy. Jedziemy z tym koksem. Trwa zapisywanie, prosimy nie wyłączać konsoli. Będąc na nogach, naciśnij i przytrzymaj przycisk Y, aby przywołać zagubiony lub stojący w oddali pojazd. To nie będzie działać w czasie gry. Odwiedź sklep Hamby na głównym placu rozrywkowym, aby nabyć dodatkowe części do pojazdu i projekty. Okej. Zawsze pamiętałem, że ta gra się długo ładuje. W rozrywkowie można korzystać tylko z wózka. Okej. Co my tu mamy takiego? O, widziałem nutkę. O, druga nutka. Trzecia, czwarta, piąta. Okej, więc już widać, że kurczę, mamy bardzo dużo nutek do zebrania. Okej, jakieś świnie tu są, kurczę. Grafika jest bardzo fajna. Bardzo mi się podoba ta grafika. O-o. No spoko. Ale mnie korci, żeby wziąć tamtą pizzę. Dobra, to chyba bolało. No to co, zaczynamy? Ten uroczy zakątek zwany jest jako rozrywkowo, a tam na górze przycupnęła moja wspaniała. Zwiedzając miasto, szukaj tych drzwi, które podwodzą światów gier, znajdziesz tam kawałki puzli. Puzelki? Tylko ty możesz wymyślić, że dwa razy gadaliśmy za puzelkami. Cicho, Brigul. Nie wiem, co to jest Brigul. Zdobądź i złóż w banku wystarczająco pudełku puzelków, aby stworzyć ostatnie drzwi. Otworzyć ostatnie drzwi. Aha, czyli ostatnie drzwi to są te w jego domu. Okej. Sądzę, że pańskie miasto jest bardzo ładne, panie HGW. Skoro tak twierdzisz, Banjo, a swoją drogą jak... co powiesz... Kurde. Ty spałeś, ja bestynie szalałam i jako mechanik grandoboty... znalazłam? Grola grunci, okej.
jak mam zagrać, kurde, za szybko te dialogi lecą, ja nie potrafię tak szybko czytać na głos. W myślach wszystko przeczytam, ale na głos nie przeczytam tak szybko. Zawsze możecie sobie spauzować, to akurat nie jest żaden problem, bo jednak musicie albo mnie słuchać, albo czytać tekstu. Bo tutaj jednak nie ma dialogów, tylko są takie... jako dialog. Ale fajny kiciuś. Patrzcie. Oho, o ty dziwko. Ojej, Pidulsowi się to nie podoba. Będzie wpierdziel, o kurde. Holy shit. Aż się musiałem napić. No a teraz przytrzymaj prawy spust, aby podnieść przedmioty. Oraz puść go, aby je upuścić. Próbowałeś to z tą skrzynią? Z jaką skrzynią? Aha, z tą, okej. Dobra. Aha, i mamy tutaj to zrobić, tak? Okej, więc kładziemy to tutaj. Upuść skrzynię w różowej strefie, mambo. Wróć pogadać z tym gościem. Dobra. X. Cał X. No, a teraz przytrzymaj prawy spust, aby podnieść przedmioty. No, prawy spust. Aby podnieść przedmioty oraz pójść go, aby je opuścić. Zaraz, what the fuck? Aha, z tobą miałem gadać. Okej, spoko. Kurde, zapomniałem, że on gada w czasie o sobie. Mambo otwiera nową skrzynię, odblokowuje nowe części. W warsztacie Mambo to części na niskim poziomie nie za dobre. Misiu może przeglądać lewym drążkiem, czyli LS. Okej. Jak się misielowi znudzi, wciśnij B, by kontynuować. Dobra, czyli żadna elegancja, ale działać. Mambo, podoba się nadmuchiwany banjo. Nie zapewniają dobrej przyczepności, ale przynajmniej nie być kanciaste. Okej. To nie daje dużo mocy, ale i tak przydatne, bo małe i nie potrzebować dużo paliwa. Niedużo w tym paliwa, ale za to małe i lekkie. Misiel może ładować tu przedmioty, żeby je pojazd woził. Aha, czyli tego już nie skomentuję. Bez komentarza to zostawił. Fajnie. Misiu znaleźć wiele więcej skrzyń Mambo na mieście. Wszystkie skrzynie mogą mieć inną zawartość. No tak. Przynieś skrzynię tu. Mambo je będzie otwierać i mieć nowe przedmioty w części w warsztacie. Tak, Misiu, dostanie więcej części, żeby konstruować te pojazdy. A teraz chodź z Mambo do warsztatu. Zrobimy z tych części coś przydatnego. Tamte drzwi wiodą do warsztatu Mambo. Okej, idziemy z tobą, Mambo, Rambo, Jambo, Szambo, Kambo, Mambo. Wskazówka numer 46. Jeśli wciąż masz problemy, nawet po tych wszystkich... Zarąbiście, zajebiście. Witajcie, miś i ptak, wspaniały warsztat Mambo tu po to, by bohaterowie budować super pojazdy, żeby pokonać po prostu paskudną jędzę gruncie. Fajny warsztat, zarąbisty warsztat. Wow, ale fajne koło duże. HGW mówi, że miś musi odbudować rozwalony pojazd. Musi... Mistrz mechaniki. Okej, dobra. Wyjdź z przewodnika, ale jednak sobie zrobimy. Dobra, musimy postawić tackę. To akurat już tego nie będę czytał, tylko po prostu to zrobię. Misiel, dobra, okej. I teraz musimy dać koła. Standardowe mamy koła. Więc teraz musimy dać koła. Raz. I tutaj drugi raz, trzeci raz i czwarty raz. Dobra, już mamy pojazd prawie gotowy. Teraz jeszcze musimy dać fotel oczywiście. Prawie jak Gmod, prawda? Dobra, czyli mamy fotel. Okej, ale jeszcze nam zasilania brakuje. Dobra, mamy silnik, dajemy silnik mały. No i silnik damy tutaj. Okej, działa. Jeszcze paliwo. Jeszcze nam zostało paliwo i paliwo damy tutaj. No i gitara i nasz pojazd jest gotowy. Pojazd gotów, Mambo nad wrażeniem. Mambo jest nad wrażeniem. O, ja pierdzielę, dopiero się zorientowałem, że się mówi pod wrażeniem. Jestem nad wrażeniem. Zajebiście. Zapisywanie gry. Okej, jaką wskazówkę mi dasz? Zbierz skrzynię Mambo wokół rozrywkowa, zamiast zabierz jej do warsztatu, mamy dogonać na rzecz, bo ja w skrypiku z scenarzami. Wczytywaniem. Nie mam już co czytać. Gdy nie będziesz udziału w grze, po zakiem trzymać na kierunkowym,
ten sposób trafisz na skróty do warsztatu Mambo, gdzie możesz budować. Możesz rozgrywać brom i garzy i gerady. Okej, okay. Wózek na zakupy do góry nogami. To akurat wiem. Dobra, tego już nie będę czytał. Dobra, jak ja miałem to zrobić? Czekaj, ej, jeszcze raz, tego akurat nie wiem. Okej. Okay. O to chodzi. Dobra, mam do tego podejść. Zaraz, muszę to najpierw tutaj rzucić. A, akurat. Inaczej to zrobiliśmy, ale dobra. Okej, okay, już możemy jechać. Gotowi do drogi? Misiel bardzo niezdarny, bardzo pewno się rozbije. Nie brać się, pociągnij za R prawy spust, by przyspieszyć, ale te... No okej, to akurat wiem, to są podstawy. No i jedziemy! Widzę, że odkryłeś teleporter. W tej chwili masz na wiele się nie przyda. Kurde, co ja czytam w ogóle? Mylą mi się, kurczę, te literki. Zbierany nienut jest nieco staroświeckie, ale są one jedyną chyba walutą to było. Okej, okay, to mamy gruncie, tam stała. Troszkę sobie nut tutaj, nutek sobie troszkę pozbieramy tutaj. Tylko kurczę... Drogi ludzie! No, starczy już tej zabawy. Odwiedź mnie w mojej fabryce, by dowiedzieć się czegoś więcej o okolicznościach. Okej. Okay. Dobra, no to mamy tam jechać. Dobrze, że mamy znacznik. Kurde, to nie GTA. Okej. Okay. Dobra, jeszcze sobie tutaj pozbieramy nutki. Jeszcze tutaj te trzy nutki sobie weźmiemy. Tutaj mamy jedną nutkę, która nam w sumie daje aż dużo nutek, chyba 5. Tutaj mamy kolejną. I tutaj chyba też mamy 5. No, nie pokazało nam. No okej, okay. Więc teraz jedziemy do pana HGW. HGW, w sumie możecie wymyślić w jakimś... Możecie napisać w komentarzu, jak może inaczej brzmieć HGW. W sensie, od czego to może być innego skrót? HGW. HGW. No zobaczymy, co wymyślicie. jeśli napiszecie, bo może nie będziecie mieć żadnego pomysłu. Bo ja na razie nie wiem. Okej, okay. Więc jak widzicie, tam się ześliznąłem, więc nie mam jak się tam dostać w taki sposób. Muszę w inny sposób to zrobić, czyli po prostu musimy to okrążyć całą... Specjalnie musimy okrążyć całe to gównienko. Całą tę... Wielką, kurczę... Wow, fuck! Ale wiem. Kurczę, odzwyczaiłem się od tej gry. Patrz, ile tu nutek jest. Ja pierdziele, ile tu nutek jest. Okej. Okay. Oj, to będzie świetne. Dobra, już mamy troszkę kasy. Znaczy kasy, nutek. Dobra, jeszcze tutaj mamy. Okej, okay, tam... Wow. Dobra, dobrze, że się trzyma krawędzi. W pierwszej części tego nie było. W drugiej już jest. Okej, okay, co ty masz tutaj do powiedzenia? Dobrze, a teraz słuchaj. To są growe kule. Stają się dostępne, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość puzelków. Nie mamy mamy zero puzelków. Ustawienie growej kuli jest na tej postumencie odblokuje kolejny fantastyczny świat mojego autorstwa. Bądź ostrożny, by nie zgubić growej kuli. W przeciwnym razie będziesz musiał wrócić tu na górę, aby zdobyć następną. Okej, okay. Teraz zanieś grową kulę i... Okej, okay, dobra. Dobra, no to teraz musimy wziąć kulę. No to idziemy po bierzemy kulę. Gdzie jest mój samochód? Tu jest mój samochód, okej. Okay. Dobra, wsiadamy. No i jedziemy. O, fuck. Dobra, ale jednak... Dobra, czyli teraz tak. Tędy. No i uwaga. Przejdziemy się. Jakoś uda nam się. Uwaga, hamujemy. A, udało się. O, jeszcze tu mamy nutkę. Świetnie. O, tam widziałem skrzynkę, więc zaraz sobie to weźmiemy. Więc w sumie teraz możemy to wziąć. Chociaż w sumie nie. Dobra, najpierw kładziemy kulę. Dobra, kula aktywowana. No i mamy świat jakiś otwarty. O, proszę. Pierwszy świat otwarty. Drugi jest świat otwarty. Jolly Roger Hotel. I 8. Troszkę dziwnie, no ale spoko. I 31 świat otwarty. Spoko! Nie, to są po prostu ile puzelków trzeba mieć, żeby odblokować ten świat. Pięknie, pierwszy świat został aktywowany. Każdy świat przy
Każdy świat z gry składa się z kilku aktów. Trzeba się postarać, żeby zdobyć wszystkie puzelki. Dobra, mamy tutaj właśnie skrzyneczkę, więc weźmiemy skrzyneczkę do tego. O, tam widzę drugą skrzyneczkę, więc też sobie weźmiemy, tylko najpierw aktywujemy to. Pogadamy z nim. I co ja tutaj mam? Mambo. Dobra. Wow, mamy pięść, zdobyliśmy pięść i mam nadzieję, że to jest bardzo przydatne. Dobra. O, ławeczka. Dobra, przejedziemy się do tego. Przejedziemy się do tej. Dobra, przejedziemy się do tej skrzyneczki. No i jedziemy. I dopiero teraz pojedziemy sobie do pierwszego świata. Dobra, możemy zawsze tutaj tak zaparkować i to też nam zaliczy. Okej. Okay. No kurde. Ach, mistrz przyniósł kolejną skrzynkę. Mamy standardowe koło. Na cholerę mi standardowe koło i małe paliwo. No dobra, ale wiadomo, że w pierwszych levelach te itemki nie będą za bardzo fascynujące. W każdym razie okej. Okay. Wchodzimy do pierwszego świata i musimy zdobyć jeden puzelek i 200... Jeden wyścig, jeden puzelek, jeden Jinjo i 200... I 200 nutek, więc zaczynamy naszą prawdziwą przygodę. Okej, jaką mi dasz? Będąc na nogach... To mi nie będzie działać w czasie gry o puzelki, to byłoby oszustwo. W ogóle kupiłem sobie... Nie wiem, czy to był... No nie powiem wam marki, ale... Oho! Jednak mamy jakiś filmik teraz. Będzie jakieś gadanie? Naughty Acres. Widzicie to? Widzicie jaki ukryty kurcze ten? Ten tam był? No dobra, spoko. Mambo Jumbo jako farmer. Aha, czyli tutaj po prostu będzie przedstawienie. Więc ja wam powiem, jaki odkryłem ostatnio. Byłem dzisiaj w sklepie i kupiłem sobie, kurczę, napój. Nie powiem wam jakiej marki, bo nie pamiętam. Ale kurczę, napój o smaku ananasa i kokosa. Może kojarzycie, może ktoś z was kupił i próbował. Mi tak strasznie zasmakowało, że ja pierdzielę, teraz sobie rozwodniłem z wodą. Rozwodniłem sobie z wodą i teraz mam, kurczę, teraz piję i kurczę, ja pierdzielę, ja się chyba od tego uzależnię, to jest zarąbiste. O tak, orzechowa wyspa, kraina farmy, orzechowe pola. Tak, orzechowe pola. Jest całkiem sławna, hodują tu najtwardsze kokosy na świecie. Hej Kazui, to miejsce nie jest takie złe, spójrz jaki widok. No, widok jest naprawdę bardzo imponujący. Po miejscu, które powstało w głowie HGW, spodziewałem się gorszego. A skoro mowa o ciekawszych kokosach, czy to nie aby Klangos? Co robi puzelek nad jego głową? Znasz chyba tego dziwnego, zielonego gościa. Podejdź do Klangosa i wciśnij X, aby z nim porozmawiać. Okej. Okay. Dobra, więc... No, wysiadaj. Dobra, więc porozmawiamy sobie z nim. Witeczka, Klangos, dawno cię nie widzieliśmy. Cóż, szczerze mówiąc, niespecjalnie nam przeszkadzało. Co szczerze mówiąc, niespecjalnie nam przeszkadzało. No to gdzie jest Krościucha? Klangos nie pracować już dla Grunci. Wiedźma podła być i śmierdzieć. Klangos kupić jej dezodorant, ale ona nigdy nie, z niego nie korzystać. Klangos być teraz dobrym ziomem. To prawdy? To fajnie. To dlatego na twoją głową unosi się puzelek? To znaczy, że Klangos mieć zadanie. Dobra, czyli Klangos ma dla nas zadanie. I jakie ma dla nas zadanie? Wielki pożar plantacji, a kokosy łatwo palne. Musiał szybko biec na plantację, zanim zbiory pójść z dymem. Dobra, wiecie co? Ja ten challenge zrobię w kolejnym odcinku, bo już muszę kończyć. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Może wam się gra spodoba, bo widok w pierwszym planszy jest naprawdę bardzo imponujący. Więc na razie.